takie akcje otwarte, akcje poboru krwi organizujemy minimum raz w roku, w okresie letnim, bo wtedy jest największe zapotrzebowanie na krew. Także ta akcja, z tym, że w tym roku jest to już druga taka akcja, bo pierwsza akcja odbyła się 28 lipca w Centrum Światowid, Centrum Kultury Światowid, i była bardzo udana ta akcja, tam 33 oddania były. A ta z kolei akcja przy użyciu tego ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olsztyna. Od godziny 8 rano jest rejestracja, cały czas mamy kolejkę. Jaki będzie ostateczny wynik, to wiadomo dopiero będzie po godzinie 12, bo kończymy wtedy po godzinie 12 rejestracji. Ale mamy stały punkt poboru krwi na ulicy Bema 80, to jest przychodnia rejonowa, i tam od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 12 też jest rejestracja, i można wtedy, jeżeli się jest zdrowym i pełnoletnim, to można się w tych dniach właśnie zgłaszać.